Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Tight Lat Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. I na wstępie jeszcze pragnę ogłosić jedną rzecz. Nawiązałem współpracę ze sklepem szachowym szachowo.pl i jeżeli będziecie robić sobie jakieś zakupy, no to jak wpiszecie kod pan szachuś, kod rabatowy pan szachuś, dostaniecie 10% zniżki. No, ciekawa współpraca, cieszę się w sumie na nią, bo jest to adekwatne do szachów, także sklep bardzo polecam, sam robię zakupy, świetna obsługa, nigdy się nie zawiodłem, powiem szczerze, i też sporo zakupów właśnie do klubu sobie robiliśmy, także spoko. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam. Dobra, to tyle słowem wstępu o sklepie. Aleksander Bortnyk, no, to jest zawodnik, słuchajcie, mamy to. No to gramy, to jest świetny zawodnik, Ukraina, no, wspieramy mocno i jedziemy. Tak, bo ja mam na tyle chyba niski ranking, że udało mi się załapać tutaj na zawodnika tak, tak dobrego. No, to teraz ciekawe, jak się ta Athlete Tuesday potoczy. Ja sobie tylko to jeszcze ustawię co nieco, bo widzę, że jakieś poświaty jeszcze są. Dobra, zbijam. Chyba już jest w miarę ok. Dobrze. O, już mi się teoria skończyła. Nie pamiętam, jak tu się gra. Dobra, D6. Lecimy. Skoczek B6, skoczek D7 mi się bardzo podoba. No, z takim zawodnikiem oczywiście niuanse są bardzo istotne. To nie jest takie proste grać z takim zawodnikiem. Dobra, to wybiję, pójdę na końcówkę. Pewnie końcówka jego też interesuje, tak mi się wydaje, ale mi się ta pozycja podoba. Skoczek C5, wymienię hetmany. Wymienię goniec D7, szybko gońca będę mógł ustawić. Jakieś B4 oczywiście grozi, to sobie skoczkiem zagram tam na A4, może A5. Wydaje mi się, że mam taką solidną pozycję. Ale nie chcę za dużo też gadać. Wiecie, jak to potem jest. I zaraz tak, no to tam sobie pójdę, nie? Ale chyba A5 mimo wszystko. Chyba A5 zagram sobie mimo wszystko. Sepcioletku, bez znaczenia, czy to Dawid, czy to Szachuś, jaką masz ochotę, bez ciśnienia żadnego. Po prostu dostałem taką możliwość i bardzo się z tego cieszę, póki co. Bo dobrze jest w miarę możliwości reklamować rzeczy, których jesteś pewny i jest to zgodne z twoim sumieniem, powiedzmy. No dobra, cóż tutaj się teraz dzieje? Spróbujemy gońcem, żeby szybko zrobić roszadę. Skoczek tutaj, skoczek C4 jeszcze jakieś mam. No to zawsze jest coś za coś. Okej, sprytne to było zagranie, nawet bardzo dobre bym powiedział. Ojejku, przecież mój skoczek tu. Chwila. Tak, i tutaj na C4 sobie wskakuje. Król musi trzymać gońca. No, arcymistrz to arcymistrz. To nie jest tak łatwo grać. Bicie raczej nie, bo tu. Tam sobie odbije. A może? A może tak, może nie. W sumie nie wiem. I no tak, i wieżą będzie mi wjeżdżał. No właśnie. I co teraz, panie Zielonka? Czy ja mogę zrobić sobie kulturalnie roszadę? Zrobię roszadę, on mi walnie tu, albo jeszcze zagra mi wieżą, to będzie gorsze. No właśnie, zagra mi wieżą. Może tak, i skoczek potem zagra tu. Bardzo ciężko mi już teraz powiedzieć, co tu jest dobre. Znaczy, na pewno biały jest lepszy. On to teraz wykorzysta, jestem przekonany.
Nawet już mógł zbić. Możliwe. Ale może wbrew pozorom to bicie pionka jest dla mnie dobre, bo trochę się tutaj otworzy. No ja dla gościa jestem leszczem. Jest tak silny arcymistrz, niezły wymiatacz internetowy, więc... Okej. No jak zbije tam... No to nie jest dobra dla mnie opcja. Dobra, gramy tak. No mam pionka mniej. Póki co, ale ten jest trochę zaawansowany. Jeszcze tylko muszę zrobić roszadę. Ale nie zdążę, kurczę, blade. No właśnie. Jak zrobię roszadę, on mi zagra tak. A teraz może tutaj po prostu. Też nie mogę za bardzo. Dobra, muszę coś grać. No mam problem. Mam problem ze skończeniem rozwoju. Dobra, jakąś aktywność. Spróbuję królem tak zagrać w takim układzie. Tutaj chyba odsłon nie ma żadnych. I dobra. Jedziemy. No skoczek wjedzie mi tu. Tu mi coś powjeżdża. To jest oczywiste. Może goniec tutaj. Chodzi o to, żeby ta wieża zaczęła mi grać. Czasu mam mało. On jest szybki na ten czas. Jest bardzo szybki. W sumie to nie wiem, dlaczego tu zagrałem. O, red! To nie widziałem bicia. A, on jeszcze przewidział to, że na F2 wisiało. No, widzicie, dzisiaj jaki jestem słabiutki w te szachy. Co mi tu grozi? W sumie to nie wiem. Gram tak. Jakieś takie sztuczne strachy. Tutaj będę chciał zagrać. Piłka wziąłem. Aha. O rety. Aha, tam jeszcze mat wisi jakiś przypadkiem. O jejku. I tu siatka matowa jest jeszcze. Karamba. Nie, no to jest w topa. Ale jeszcze poszukajmy tutaj. No powalczmy po prostu, ale to jest oczywiście w topka, nie? Nie ma co ukrywać, to jest przegrana pozycja. Jakiegoś pionka wziąłem. O, tu podstawiłem. No dobra. Już na czas przegram. No tu podstawiłem figurkę, jak widzieliście. Ale kurczę blade, no widzicie, jeszcze tutaj coś, jeszcze jakaś szansa tam była na walkę. No dobra, ale ciekawie się zaczęło w sumie, bo pierwsza partia z arcymistrzem, więc nie byłem rozstawiony. Ciekawe, jak to się ułoży dalej. Spoko, 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 spoko. Punkty zostają w rodzinie, jak to się mówi, prawie, więc luz. Dzień dobry. Moi drodzy widzowie, korzystając z okazji, że jest was jeszcze trochę więcej, to jeszcze raz zaspamuję wam informacją. Szachuś nawiązał współpracę z szachowo.pl. Jeżeli robicie zakupy szachowe, szachownice, książki, tego typu sprawy, no to jest jeden z większych sklepów szachowych, nie w Polsce nawet, bo w Europie. Nie wiem, czy ktoś się z was orientuje. I kod rabatowy pan Szachuś, 10% zniżki na to macie. Oczywiście ja też z tego mam korzyści, no to jest normalne, niczego tutaj nie ukrywam, więc jeżeli macie ochotę coś kupić, a przy okazji wesprzeć mnie, bo to też jest forma wsparcia, więc zachęcam, dzięki serdeczne z góry i już więcej o tym nie mówię, nie spamuję, przejdźmy tutaj do
do partii. Mówił, że co, że miał mata prawie? No, może i tak. No, dobra, pograliśmy troszeczkę. W sumie fajnie było. I jedziemy dalej. Witam wszystkich, z którymi się jeszcze nie witałem. Dobra, jedziemy. Partia numer 2. D4. Mamy hetmańsko-indyjską. Tylko zerknę, żeby tu mi internet nie. Słuchajcie, jak będzie coś przecinało, to dajcie znać, bo czuję, że internet może coś tam pociąć, nie? W miarę jak najwięcej strzałek. Ja wiem. Tutaj bijemy, tutaj skoczek F5 z Kasparów kiedyś tak grywał. Lubię ten wariant. Jak białe zagrają niedokładnie, to można się pogubić. Czarne, przepraszam, jak czarne zagrają niedokładnie, to można się trochę pogubić. No dobra, tak. Czy tutaj może? A w sumie nie wiem. Może i może. Co on tak szybko gra? Tak, zagrajmy. Tutaj to chyba nie. Ja się pytam, dlaczego on tak szybko gra, kurczę blade. Pewnie ja już coś tutaj pokaczałem, znając życie. O tak niech będzie. Wieżą sobie zejdziemy. Chodzi o to, że jak skoczek zagra, to wtedy jakiś E5 spróbuję. Żeby tutaj wieża nie podwisała na F1 na samym końcu. W sumie nie wiem, czy dobre. Ja nie widzę takich rzeczy prostych. No to jest już po mnie, to znaczy figura mniej. O Boziuniu, to się narobiło, to się narobiło, słuchajcie. Narobiło się, no niedobrze, jest figura mniej. Kurczę, jak tutaj jeszcze spróbować zamieszać? Wyjście z wora, wyjście z wora. Wyjście z wora, dobra, jedziemy E5, ale to jest i tak już bardzo źle. To jest już nawet fatalnie. Coś tutaj już pokaczałem w tej sytuacji. Co, no musimy zbić końca po prostu. Tego albo tego, bez znaczenia. Skoczkiem się zasłonię w sumie, no ale mało figur do ataku, niestety. Pokaczana pozycja. Skoczek F5 to jakiś tam ratunek, ale taki pozorny chyba, niestety. Pozorny ratunek. No właśnie. Tutaj zagrajmy. Będę grał po prostu bez figury. Trochę może przyspieszymy. Muszę bronić. Skoczek tutaj może ruszyć jeszcze. Aha, ja wtedy zagram tak i zbiję tu?
A to też nie do końca chyba działa. No dobra, ale tak muszę chyba spróbować. No ale to wtedy z koczkiem nie ucieknę. Może jakieś wieża E5, wieża H5, wieża H7 z matem? No może. Hetman. Co? Ale spryciula. Dobra, bije. Ojejku! Tego nie widziałem. Moi drodzy, no niestety dzisiaj fatalnie się zaczyna ten turniej. 0 na 2. 0 z 2, no 0 na 2. No, tracę hetmana tutaj, no po prostu muszę odejść królem i tracę po prostu hetmana. Ale się złapałem w pułapeczkę. Ojej. Ale zagrałem w sumie jak fujara, bo przecież mogłem zbić. On by mógł zbić tutaj, tutaj i odbijam figurę. No mam tych pionów mniej, ale to jeszcze jest jakaś gra oczywiście, nie? O, rety, szkoda. No 0 z 2. A kiepsko. Kiepsko, no to co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie idzie? Trudno się mówi. Od takiego początku nie spodziewałem się, przyznam się szczerze. No, pomijając pierwszą partię, gdzie grałem tutaj z jednym z faworytów, oczywiście. Tak jakoś bez jakiejś głębszej walki, powiedzmy, ale kurczę blade. No w tej partii to mi się nie podobało. No bywa, trudno. Ale jeszcze mamy 9 rund, spokojnie. Wszystko jest jeszcze możliwe. No właśnie, widzę tutaj po streamerach ogólnie, że chyba dużo osób nie wie, że Titled Tuesday jest o 16. No bo skąd mieliby wiedzieć, oczywiście. Patrzę na klatki, chyba są ok, dobra. Czy te sprawy techniczne trochę mogą rozpraszać? No dobra, co zrobić? Trzeba będzie się odbijać od dna. Próbować przynajmniej. Nie ma teraz miejsca na porażki. Kiryl Szewczenko. No tak, piękna walka. Bardzo silny w ogóle ukraiński arcymistrz młodego pokolenia. On ma chyba z 20 lat dopiero. Szparu gra. Sprawdźmy, szpara. Hetmanówka. To są hetmanówki, no właśnie. Nie są łatwe. I co, tym pionkiem zasuwać do góry? Chyba tak, bo ten król stoi bezpieczniej. Jak poszło w piątek? Mówisz o turnieju w Bydgoszczy? No wyniki są w necie, no w Blicu mi tam troszkę nie poszło, ale fajne partie mi się udało grać, a w szachach błyskawicznych, no kurczę blade, byłem 12, ale dwie ostatnie porażki mnie zepchnęły na to miejsce, bo nawet prowadziłem w pewnym momencie, więc no trudno się mówi. Tutaj szparu walczy, tutaj jakieś wieczne szachy się szykują, no tak, pewnie król będzie zasuwał sobie w tę stronę. Co mu pozostanie? Chyba tam trzeba o nawet tędy iść. Ale hetman nie puszcza. I po skosie tutaj, po przekątnej trzeba będzie pewnie go gonić. Oj, wypuścił króla. Król tutaj idzie i tutaj pójdzie król. No, no właśnie. Oj! No dobra, ale pionka jak weźmie? No powinien, nie? Ale szparu ma tego pionka. Ten pionek, te trzy pionki nie mają znaczenia w tym momencie. Aż takiego ogromnego. Już ten jest zaawansowany. A jednego wziął jeszcze szparu. W sumie czy potrzebnie?
Aha, pozbierał pionki, skubaniutki. Na sekundach grają chłopaki, na sekundach. A i co tutaj? Jakiś szach na A2. Jakoś wyszachować trzeba, ale sprytny ruch. Odejście królem i dorobienie hetmana. No, żeby tutaj, no właśnie, żeby tutaj nie było powtórzenia ruchów przypadkiem. O, no to teraz już paru będzie matował. Wystarczy się nieco zbliżyć hetmanem blisko. No dobra. Wygrał, wygrał chłopak, dobrze. No dobra. Gramy. Aha. Gramy z panią, super. To są największe stresy dla mnie. No ale lecimy, no. Punkty są tu potrzebne, bo mam mało punktów. Całe zero. Mat w czterech dzisiaj. Nie, no to już nie będzie takie proste. Przeciwniczka daje fory póki co 20 sekund. Może jeszcze nie dotarła tutaj do partii. Może makijaż robi faktycznie, albo warianty powtarza. Nie, no czasem w necie tak bywa właśnie, że nie wiadomo, co się dzieje po drugiej stronie. Różne sytuacje są. Zaraz mi tutaj coś wizualnie nie działa. Już działa, dobra. Okej. Okay. Nie, no minuta, no co tu się dzieje? Żeby nie było dzisiaj znowu takich dziwnych partii. Tutaj, no, powiedzmy, dwie pierwsze partie to wiadomo, w topy, a teraz co? Mam wygrać walkowerem? Ostatnio Tatlet Tuesday, to się cuda dzieją. Dobra, jest E4. No to co? G6, nie? Obronę nowoczesną zagrajmy. A, taki pircyk, nowoczesna. I co, można grać, nie? Widełeczki. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? 13 ruchów i zwycięstwo. No, nie wiem, co powiedzieć, słuchajcie. No, ostatnio się jakoś udaje tak czasem szybko wygrywać, nie? W poprzednich partiach grałem w pierwszej rundzie przypominam, z arcymistrzem Bortnykiem. No to tam po prostu przegrałem. A w drugiej partii podstawiłem figurkę i jeszcze potem na końcu, no, jeszcze więcej podstawiłem, więc. No a tutaj 13 ruchów, no to takie partie cieszą, nie? Znaczy cieszą, akurat w tej sytuacji cieszą, bo punkty potrzebne, a nie tam wyciskanie z gry. Nie, no oczywiście gramy po to, żeby grać, no ale jak się poddała przeciwniczka, no to trudno. Jest teraz chwila czasu na to, żeby pooglądać, słuchajcie, kogoś z wyższej półki albo. Ja bym się w ogóle przyjrzał tutaj, słuchajcie, bardzo dobremu zawodnikowi. Już przed chwilą go oglądaliśmy. O, jeszcze w ogóle cudownie, bo ja Kiriła chciałem oglądać, a tu przypadkiem jeszcze Szparu z nim gra. No to jest dobry pojedynek. W ogóle Kirił Szewczenko, ja bym się przyjrzał bliżej temu zawodnikowi. To jest naprawdę silny zawodnik, bardzo silny arcymistrz. Mam się nie śmiać, bo karma wraca, ale. No ja się nie śmieję. Przepraszam, no, tylko to powiedziałaś, muszę się już śmiać. Ale się nie śmieję z zawodniczki, że podstawiła. To się każdemu zdarza, oczywiście. To jest taka pierwsza reakcja ludzka. No, nie będę się kontrolował swoich emocji. Przecież. Ale wiem, o co chodzi. Spoko, luz. To są tylko szachy. Też wtrąbiłem dwie pierwsze w prosty sposób dosyć, więc no, znaczy drugą w zasadzie. No
No Szparu. Szparu gra z Kirylem Sewczenko. Jestem ciekawy, jak ta partia się będzie toczyła. No widzicie, zawodnicy trochę wyższego kalibru sobie już troszeczkę myślą dłużej. Zastanawiają się nad jakimiś tam pewnie koncepcjami złożonymi. Więc no zobaczcie, niby debiut, 16 ruchów, a oni już po 2 trzecie czasu stracili. Co tutaj, jakieś szachy grożą, więc trzeba prawdopodobnie wieża E1. Tak obstawiam takie posunięcie, bo nie widzę innej opcji. Ewentualnie królem H2 też bym się zastanawiał, czy nie grać. No bo tutaj zdjęcie tego gońca na pewno byłoby korzystne czarnymi. Oj, 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 oj. No właśnie, goniec H6, bardzo nieprzyjemny ruch. Król H2? A jak król tutaj obrony gońca, to wtedy skoczek jakieś ma tam, kopytka w zanadrzu. O co tutaj chodzi? Ja bym już taki ruch typu król G7 planował. Nie zagrał król G7? Aha, bo może tutaj coś się działo po tej diagonali. Zbił pionka po prostu, tak można? Nie, nieprawdopodobne. Szparu wziął po prostu pionka, jeszcze odszedł od wszelakich tutaj opcji ataku. Kirill Szewczenko jest bardzo dobry, ale może w szachach właśnie takich błyskawicznych jest nieco gorszy, ale ranking nie wskazuje na to. Aczkolwiek to jest bardzo silny arcymistrz, grający szachy klasyczne niezwykle silnie. A no właśnie, tu jakieś widełki się szykują, go nieco. Ale Szparu też jest mocny. Znaczy, Szparu jest mocnym zawodnikiem, oczywiście, że jest. Ale Hetman zaczyna mieć problemy. Jeszcze tutaj. Potem tutaj, gdzieś chyba będzie musiał uciekać. Hetman się plącze za cenę tego pionka. No. I czarne tutaj zmieniają koncepcję gry. Jeszcze na tym czasie Szparu może mieć problemy. Aha, przecież nie można tutaj grać. Hetman stoi. Wziął, no właśnie. No to taka czasówka teraz będzie. No jeszcze jest sklepania sporo. Wieża za Hetmana, no to jest oczywiście przegrana partia. Niezniszczalny, no ale ja nie widzę tutaj programu. Jakbym włączył program, też bym widział, ale nie widziałem programu, więc specjalnie tego programu. No teraz widać przecież, że ma przegraną, oczywiście. No a to jeszcze na czas oczywiście będą grać. No właśnie. Tak. Tu już nie ma co się męczyć. No dobra. Okej. Zerknijmy, może ktoś tu jeszcze z mocnych zawodników sobie pyka. Hikaru z Timurem Garijewem. No, Hikaru ma figurę więcej. Tak po prostu. Skoczek, świetny obrońca. I tu jakiś szach. Tu. Ależ on szybko liczy. Aha, bo jeszcze przejdzie z szachem i tu będzie bronił przy okazji. Dokładnie. Tutaj da szacha, będzie bronił. A jeszcze bierze pionki. Dlaczego on tak szybko to liczy? No, bezbłędny jest chłopak. I jeszcze tutaj. No dobra. Nie ma co grać. No tutaj już chyba dla śmiechu podstawił Hetmana. Okej. No dobrze. Czy są tu jeszcze polscy zawodnicy? Król Paweł, proszę bardzo. Czarnymi. No chyba pachnie remisem. No tak, tutaj remisik. Chudy remisik. Dobra, czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundkę. I tyle. No oczywiście, że Szparu wbije kiedyś 2500 i 2600. Jestem przekonany. O ile nie zarzuci szachów zawodowych, no bo jak zarzuci, to nie wbije, ale jak będzie szedł teraz jak idzie, to tak, to zrobi to. Punktów 1. Jeden, bo dziś nietypowo tak naprawdę. Trafiłem w pierwszej rundzie na arcymistrza, ściągnęli mnie.
I później drugą też przegrałem z teoretycznie słabszym zawodnikiem, proste podstawki. Jeszcze się chyba nie obudziłem troszeczkę i mam nadzieję, że to jest to. I będziemy sobie walczyć dalej. Co? Już kolejna następna runda za chwilę? No to niech leci. Oby szybko. Pewnie, że lepiej jak dobie. Nie, lepiej jak dobiera. Ja wolę grać z arcymistrzami każdą partię. Ja się akurat cieszę z takiego obrotu sprawy. Oj, nie pamiętam właśnie, kiedy wygrałem z arcymistrzem. Najwyższa pora chyba, co? Może dzisiaj się trafi. Było blisko ostatnio. Bardzo blisko. A to już historia, tydzień temu. Lecimy dalej. Czy ktoś tu jeszcze gra? Dobra, już nie. No dobrze. Lecimy. CM z Indii. Hindusi dobrze grają w szachy. Sport narodowy w końcu. Można by rzec. No dobra, powtóreczka. Goniec E7 tak po prostu. A to ja mu tak, jak on goniec E7. A co tam? To mu tak teraz. Tak jak Rubinstein kiedyś grał. No to A3, żeby nie było tutaj jakichś zagrań. I za chwilę E4. No to E4. Dziwnie rozgrywa debiut przeciwnik. Pozwolił mi na przepchanie pionka D5. Aż tak bardzo. Bardzo wysoko. Co przez C6? Tutaj i C6 będzie grał, co? No może grać. Na końcu on będzie na H7. Jak tu będzie wszystko do końca zbijał, zdąży zrobić roszadę. A goniec raczej musi podeprzeć pionka z E4. Roszada potrzebna. No skoczek C5 to tutaj oczywiście. Jak ważny jest rozwój figur, słuchajcie. To się wydaje banalne, co mówię, ale to jest bardzo, bardzo ważne. No i co, przeciwnik teraz nad czym myśli? Może nad C6. C6 nie głupie. Po C6 może B4. Bicie, bicie do końca. Tutaj bicie, bicie, tam bicie. A nie, nawet nie można, bo tutaj skoczek teraz wisi. Dobra, poszło inaczej. Hop. Wiążmy skoczka. Wiążmy skoczka i męczmy skoczka. Ojejku, tutaj podstawiłem. Nie, nie podstawiłem. Tu jeszcze jest ruch. Ale właśnie po tym ruchu ja będę musiał chyba tu klepnąć. Muszę tu klepnąć, nie mam wyjścia. Muszę klepnąć. I jedziemy na gościa. F4. Tak też trzeba. No niech bije gońca, już będę oddychał. Dobra. Tak. I tu jeszcze mam opcję bicia. O, goniec robi tutaj karierę, goniec. Siemka, Mezonos. Bo tutaj jak zbiję mi tutaj, to ja zbijam na H7, potem wjeżdżam hetmanem i na końcu, no właśnie, i na końcu wieża F7 jest. Dzień dobry, Marko, dzięki serdeczne. Szach. Dwie figury za wieżę, w jego przypadku, w tym przypadku mam nadzieję, że nie zdadzą egzaminu. Tutaj jeszcze mogę właśnie
Zbić z szachem, to jest ważne. Po raz kolejny wrócić. Chyba tak wygrać od razu. Tak, G6 i grozi po prostu mat. Nie, jeszcze jest hetman E7, ale mam wieżę F7 wtedy. Zobaczcie, ile czasu zużyłem, a przeciwnik ile, nie? Pogubił się gdzieś tam. Słusznie, nie dostał chyba swojej pozycji. Trochę musiał pomyśleć. No taki tego szacha widziałem. Po prostu mat grozi. Dobra. Dobra, poddał, tak, spoko. Bo tutaj już chciałem grać wieżą na E1 i tam się ładować. No dobrze, są 2 punkty, nieco odbiliśmy, jest w porządku. No i fajnie. Fajnie, po pierwszych 2 porażkach, teraz 2 zwycięstwa. Pnijmy się do przodu, do góry. Do góry się pnijmy, nie do przodu. Szybko, szybko zerknijmy, czy uda nam się zerknąć na zawodników. Jakich silnych, najlepiej polskich. Szparu. Jedziemy znowu do szpara. No, witam wszystkich. Mówię, która godzina. Cześć, cześć. Co tu się u szpara dzieje? Jest figura mniej. Pionki bardzo groźne. Czyżby F7 tak po prostu z szachem? Ciężko stwierdzić. Ale tu naprawdę pachnie zwycięstwem białych. Przypuszczam, że wieża tak. I co? Wieża G1 chyba. No właśnie, bo teraz hetman H6 grozi. No szparu ma teraz. Szparu jest. No właśnie, coś musi oddać. Oddał. To szparu ciągle gra z silnymi zawodnikami. Nie no, tutaj oczywiście jest wygrana białych. No wszystko się może zdarzyć na takim czasie jeszcze, ale już tutaj białymi się robi raczej praktyczne ruchy. Hetman D5 szach, jakaś wieża F1, pewnie wieża F7, a chociażby nawet na pionkach, król B1, zabezpieczyć króla, tego skoczka wypędzić. Tak, coś w tym stylu. Żeby tu nie było żadnych jakichś tam niespodzianek. Oczywiście szparu tutaj dobrze kombinuje. O, białe chcą jeszcze wymienić. Czy ta wymiana jest dobra? Możliwe, że dobra dla czarnych nawet. Jakieś tam, zagranie pionkiem, aż paru zostawia hetmana. No, jakiś H6, bierze F8 grozi. Aj, juniorowi ciężko wymienić hetmany w końcówce. Może to była jakaś nadzieja. Pewnie nie, no ale... Co zrobić? Chyba wiesz, jakie G8 trzeba grać. Nie można, bo tu skoczek wisi. To już jest po partii, bo jeszcze tutaj grozi. I tutaj grozi bicie. I potem tutaj grozi. I co tutaj jeszcze? O, nasz Miłosz dzisiaj niestety nie w formie. O, i tutaj jest matowanie. Bierze D7. Bez większy... Oj, dlaczego biały nie chciał dać mat? No właśnie, Miłosz przegrał drugą z rzędu, no ale pograł sobie z lepszymi. Tak, my się z Miłoszem znamy. W porządku, chłopak. No dobra. Po czwartej rundzie chyba jest jakaś mała przerwa, z tego co wiem. I będzie taka przerwa króciutka, taka techniczna, czyskumowa. Hikaru 4 na 4. Dobra. No ja kibicuję Kirillowi Szewczence bardzo mocno, aby był jak najwyżej. Aleksander Bortnyk zwyciężył. I to z niebyle kim, słuchajcie, z Dryjewem. Z Dryjewem to silny kiedyś arcymistrz był. Znaczy nadal jest silny, ale kiedyś był po prostu lepszy. Był młodszy. Jaskół jeszcze gra, zobaczmy, co on tutaj wydziwia. Jaskół wygrywa. I co to za pozycja jest?
No, chyba wygrana. Tak, no to musi być wygrana. No, musi wziąć pionka. I co dalej? To chyba remis. Kurczę, ciężko stwierdzić. Jeszcze na tym czasie. Bo jeszcze biały tu przypadkiem. No tak, to chyba była słuszna decyzja. Tak, to chyba była słuszna decyzja. Co tam Jasku ma? Z Ugandy jest Jasku. Nie znam człowieka. No ładnie, ładnie zremisował tutaj. Ciekawe, ciekawie to wszystko wygląda. Okej. Czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundkę. No nie zawsze może iść. Nie zawsze. No dobra. Następna runda wkrótce. No, nikt jeszcze taki się nie urodził, który by zawsze był w formie. Oczywiście każdy ma te upadki. No, więc, znaczy upadki, no spadek formy. No, wiadomo, im dłużej trzyma się formę, tym lepiej, to jest oczywiste. No, ale są takie momenty, gdzie no, troszkę nie idzie i tyle. No, niektórym w ogóle nie idzie, tak jak mi na przykład. Się śmieję trochę, ale. Ale generalnie szachy wciągają i mimo, słuchajcie, tego, że tyle lat człowiek w nie gra, to cały czas mówię o sobie, akurat teraz mnie fascynują i przypuszczam, że będą mnie fascynować do końca życia, pewnie w różnym stopniu umiarkowania, aczkolwiek oby na takim samym zawsze. Patrząc po starszych kolegach, powiedzmy, no to oni przez całe życie grali w szachy i nadal im sprawia to dużo radości, więc coś w tym musi być i jest. Nie otwarte okno, trochę zimno. Czy kiedyś nie szło na Kamurze? Oczywiście, że nie szło. Ale tu nie chodzi też o grę internetową. W Title Tuesday też, no wiecie, no, zawodowcy charakteryzują się tym, że im rzadko kiedy nie idzie, oczywiście, ale na przykład grając turnieje klasyczne w ciągu roku, kiedy był jeszcze na Kamura zapraszany, to też miał słabe turnieje i normalne jest to, że też, no wiecie, Carlsen gra względnie równo cały czas w tej czołówce, ale na przykład jak grał teraz w Warszawie na Mistrzostwach Świata w błyskawicznych i szybkich, no to mu ewidentnie nie szło jak na Carlsena, tak? Więc o czymś takim mówię. Że na 10 turniejów powiedzmy 2 idą słabiej, ale 8 no to jest rewelacja, więc no o czym tu rozmawiać? To ogólnie patrząc na to, no to jest świetna forma. Tak statystycznie oczywiście mówię, nie musi do końca tak być. Czternaście stopni dzisiaj u ciebie? Wow, zazdroszczę. Gdzie ty, mucha, mieszkasz, że masz tak ciepło? W jakiej części Polski? No, zgaduję, że na południu. Na południu bardziej za. Południowy zachód strzelam. Wrocław, gdzieś tam te okolice. Tam zawsze jest ciepło. No, pod Wrocławiem, haha. W Gdańsku 12, no też fajnie. To takie wczesne oznaki wiosny są fantastyczne. To jest piękny czas po prostu, korzystać na maksa trzeba. Mówiąc wprost, wyjść po prostu na dwór. Wyjść na pole, jak to mówią poznaniacy. Dobrze mówię? Poznaniacy tak mówią? Chyba tak. Czy na Śląsku tak się mówi? No właśnie, ciepło tam macie. No dzisiaj też chyba u nas było względnie ciepło. W Krakowie mają pole, okej. Okay.
No tak. Bo gdzieś to słyszałem właśnie. A, no kiedyś właśnie kumpel mój z Rzeszowa bodajże mówił, idziemy na pole. No to mi się coś skojarzyło właśnie. To tak blisko, nie? W miarę. Znaczy tamte rejony. Już nie jest tak blisko Krakowa, ale no wiadomo. To nie Olsztyn. A dobrze, że was mam. To mnie tutaj nauczycie kilku rzeczy. Regionalnych powiedzeń. Dobra. Co ja mogę wam jeszcze ciekawego opowiedzieć w czasie tej przerwy? Jeśli ktoś jest dorosłą osobą i ma czas 3 czerwca w piątek, to już wstępnie was informuję, że będzie turniej dla widzów. Tak do 40 osób prawdopodobnie to zrobimy. No i jeszcze nie ma komunikatu, więc nie ma co się zgłaszać. Ale już was tak przygotuję po prostu, jeżeli ktoś będzie miał ochotę się wybrać do Olsztyna. Fajnie było ostatnio w listopadzie, no ale w czerwcu będzie po prostu przyjemnie, bo miejmy nadzieję, będzie pogoda. Znaczy na pewno będzie cieplej. Dlaczego pełnoletni? Dlatego, że będziemy grać w szachy przy pięknym, pienistym napoju na przykład. No i wstęp jest tylko dla osób pełnoletnich. Proszę wybaczyć. A no tak po prostu tutaj to będzie wyglądało. Tak, na pewno Maciuś przyjedziesz. Na pewno przyjedziesz. Maciuś tam, no, do pracy się bierz. Co to jest za zawodniczka? Chiny? Wow. Szybko zerknę, z kim ja gram. No coś mi to nazwisko mówi, no. Gdzieś to mi się obiło. Dobra, grajmy. Kolejna pani zresztą i arcymistrzyni. To nie jest WGM, przypominam, to jest arcymistrz szachowy. To jest najwyższy tytuł. No to to jest dużo. To jest dużo. C5 pewnie tutaj trzeba grać. Zbijemy tutaj, zagramy spokojnie goniec E2. Zrobimy roszadę. Jeszcze tak sobie zagrajmy, żeby mieć tam opcję jakąś. Oj, sprytnie chce mnie tutaj przeciwniczka ograć. Sprytnie. Jak tu się dalej zachowywać w tej sytuacji? Chcę tego skoczka wymienić. Myślę, że przeciwniczka ma to, co chciała. Aha. Nie chciałbym za bardzo tutaj rozwalać sobie tych pionów. Kurczę flak. Co ja powiedziałem? Kurczę flak? Ja tak przecież nie mówię. No dobra, bardzo ryzykowny ruch, no ale zagrajmy, no. Nie podoba mi się, bo tu wjeżdża. Ojejku. Dlaczego ja tak mało widzę? Po prostu nie widziałem takiej prostej opcji, że mi dwa pionki wiszą. Dlaczego ja tego... A zaraz, jeszcze tutaj mogę. Dobra, jeszcze tutaj się bronię. Całe szczęście, że jeszcze coś tutaj dostrzegłem, jakąś obronę. Goniec G2. Taki ruch to zbije. Potem tu.
Goniec w zasadzie nic póki co nie robi, ale może czasem się przyda. Oj, to było dobre. Oj, to było dobre zagranie. Oj, to było dobre zagranie. Bardzo dobry ruch zagrał. No dobra, niech będzie. Ojejku, co ja zagrałem? Przeskoczek na F3 jest, no. Kurczę. Podstawiam dzisiaj, no strasznie podstawiam. W ogóle nie to chciałem zagrać. Jeszcze mam F5 wprawdzie jakiś tam. Ale to nie jest to, co chciałem mieć. No, jeszcze jest szach. Ale mnie tutaj przeciwniczka rozwaliła. Nie, no wieża mnie jeszcze. Nie ma w ogóle co dyskutować. Stałem zjedzony przez panią jak... No, to jest męski arcymistrz. Sprawdzę sobie partię. Jest na to chwila czasu. Wszedłem w jakąś teorię jej, której ja dokładnie nie rozumiem. Takich strategicznych rzeczy. No dobra, tutaj i co dalej grać? Goniec B2 każe grać bicie. Niby słabsze, no tak. Niby tutaj bicie jest słabsze. Tak, dobra, czyli już mam słabiej. Tak, ojej, czyli mnie zamyka ostro. No tak, tutaj wykuta. Hetman C1 lepsze? Już ciężko powiedzieć. No to już ciężko jest, to już jest ciężko. Ja sobie zdawałem sprawę, że nie mogę tutaj się odkrywać też G4, a to strasznie korci, nie? No to jest zła pozycja. Ładnie poświęciła, tak klasycznie. Tak klasycznie. Bardzo trudna pozycja, to już jest strasznie ciężko. Tu i goniec wchodzi, i skoczek, i tu jest jakieś bicie. O, nawet nie ma co patrzeć. Zostałem zjedzony w ogóle bez mrugnięcia okiem. Nie, no to to. Nie ma co patrzeć już nawet. Debiuty. Na tym poziomie debiuty są bardzo ważne. No jakby na przykład grać taką partię z kimś klasycznie, no to trzeba było się przygotować, oczywiście debiutować, to nie można tak na pałkę sobie zagrać po prostu. Ale zostałem zjedzony strasznie, no, z arcymistrzem, chińską panią. Ojej. Strasznie, strasznie dostałem, straszne baty dostałem. Aż płakać się trochę chcę, słuchajcie, naprawdę. Mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Mat w jeden to mat w jeden, no co zrobić, miskliki też się zdarzają. No nie jest łatwo, no nie jest łatwo, nie mogę się przebić przez arcymistrza. No, moim takim ukrytym marzeniem w dzisiejszym Tagle Tuesday jest pokonanie chociaż arcymistrza, no aha, żeby jeszcze z nim zagrać. No miałem okazję dwa razy i nic się nie udało, ale muszę przyznać, że ta pani grała naprawdę jak maszyna, nie? Naprawdę dobrze grała, z takim dużym zrozumieniem i sensem. No, wykorzystała też moje proste błędy, zagrałem jak nasuwa się dużo określeń. Bardzo źle, bardzo źle. To grunt, że po takich partiach trzeba wysunąć, trzeba jakieś wnioski wysunąć i wyciągnąć wnioski i po prostu poprawić swoją grę. Nawet jak się gra takie partie błyskawiczne, a potem chcesz je przenieść na partie klasyczne, no to umówmy się, trzeba troszeczkę popracować. Czy ja to mówię do siebie, ja nie pracuję z uwagi na bardzo ograniczony czas. Ale no te pół godziny chyba trzeba wygospodarować. Co godzinka tak chociaż najlepiej.
A to tak ciężko wrócić do treningów regularnych. Tak, Chińczycy są bardzo wysoko. Chińczycy są tak, są bardzo wysoko. Sobie jeszcze jedną rzecz ustawię przy okazji. O nieźle, no król Paweł też ma swoje akcje. No to gratulacje, fajnie, fajnie, że wygrał z tak silnym zawodnikiem. To się chwali oczywiście. Na razie mam dwa punkty. Nic specjalnego nie grałem, ale dwóch arcymistrzów było. No i tyle. Bez żadnych tutaj wielkich historii. Grunże, gramy kolejną rundę. No i spoko. Trzeba spróbować wygrać i wskoczyć na 50% i walczyć potem dalej jak o jak najlepsze wyniki. No D4. No to jedziemy. Tak grają, tak grają. Niech będzie tak. Cały czas tym samym schematem zagrajmy. Może H5. Czy biały myślał o biciu skoczka tutaj i poświęceniu gońca? Pewnie tak myślał. Moim planem będzie zagranie goniec D7, C6. C6, wybicie i granie B5. Tak to widzę. Czy zagram tutaj, mi wybije, weźmie tego tak po prostu. Się nie boję oddać takiego pionka, ale czy to w ogóle będzie miało sens? Zaraz się okaże. Mogę jeszcze zawsze skoczek H7 spróbować zagrać. I przykisić ogóra tak zwanego. Nie wychylać się za mocno. Minuta przewagi, to dużo. Ok, no to tak zagrajmy. Przykiszę ogóra. F6 po prostu zagram. Będę tam sobie siedział. Albo zagram aktywnie jakoś skoczkiem. A tego się nie spodziewałem. No to zbiję tu. Tutaj. Dobra, dwie figury. Zaraz, najpierw biję. Dwie figury za wieżę tutaj widzę. Tutaj, tutaj, tutaj wieża. Dobra. Mi to pasuje. Mi to pasuje. Dwa pionki mniej, ale jakaś próba blokady może i jeszcze nie wiem jak. Dobra, skoczek poszedł. Aha, kurczę. Dobra, A4. F5 po prostu trzeba było mi grać. Trochę niefortunnie pograłem, to się trzeba przyznać. No tak mnie trochę tu ścieśnił mnie. Tu. I na przełomy trzeba uważać. Okej. Okej. Bić. Bić, bić, bić.
Zbiję i co dalej? Ucieknę. Bicie będzie złe. Tutaj G6, tutaj. No dobra, muszę tak chyba próbować. G6, okej, tutaj, jasne, teraz, ojejku. Co ja gram, kurczę blade? Fatalnie gram. Tak, muszę. No fatalnie, kurde, balans. Nawet kontry żadnej nie mam. Tak się dać zrobić jak dziecko. F5 wcześniej trzeba było mi grać. Tu jeszcze mam jakiegoś szacha, jakiś skoczek. Wejdzie. Aha, tu mi jeszcze wisi, no ale mam skoczka jeszcze tu. No tak. Wymieniać i z głowy, nie? Słusznie. Co on zagrał tu wisi? Podstawił. Lepszy agent ode mnie, jak widać. Tutaj jeszcze mam szansę. No to teraz to wygram. Dobra, nic nie mówię, bo jeszcze wszystko jest możliwe. No teraz to... No właśnie, niepotrzebnie w ogóle gadam. No nie, to nie jest taka prosta pozycja. Jeszcze szukam aktywności, żeby męczyć króla. Ale muszę uważać na swojego. Dobra, jednego szacha damy, wrócimy. Widzę chyba obronę. Mam nadzieję, że widzę tę obronę. A to dziwnie zagrał. Jak to grać? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Masakra, kompletnie nie wiem co grać. No i nie wygram tej partii. Przegram. Kurczę blada. No kompletnie nie wiem co grać, no. Totalnie mnie gość zażył.
Widzieliście to? Nie, no to jest po prostu dramat ludzki. Dramat szachisty, no. Dramat szachów online. Wygram to, widzicie? Zapewnie się już poczułem. No ale to i tak nie zmienia to faktu, że miałem trąbę wcześniej. Ale moja realizacja dzisiaj jest po prostu na kapitalnym poziomie. Nie wiem dlaczego od 16. Tak zmienili godzinę gry, więc gramy od 16. O, do tego momentu wszystko ok. Goniec D7, dobra, roszada. Skoczek G4, to już jakieś niuanse, tak? I co? I palnął mi tu. No nie może to być najlepsze, ale na zadymę wystarczy, jak widać. Tak, tak. Tu zagrałem źle. Goniec H8 po prostu. No ale kto by taki ruch wymyślił? Już wiem, o co chodzi. Tak, tak. I tutaj wisi. Dobra. To ma sens, może. Chyba coś innego. F5 pokazuje maszyna. No, królewsko-indyjska jest trudna. Na pewnym momencie. Ale mnie tutaj poskładał. Wydawało mi się, że tutaj jestem ok. No teraz F5. To tego ruchu żałuję, że nie zrobiłem. Bo tu zapomniałem o tym. Po prostu zapomniałem. G4 mnie przygwoził. A, skoczek. Dobra, pojedziemy sobie dalej. A tutaj już po prostu tragedia. Pograłem jak... Kolejna partia. I kolejna pani. Nie no, słuchajcie, ja dzisiaj mam po prostu... No, muszę powiedzieć szczęście do kobiet. Już trzecia kobieta dzisiaj. I to jeszcze niezła. W sensie silna. Chciałem to powiedzieć. Dobra, gramy tak w takim razie. Jak tu się grało? Chyba się biło. Nie wiem, czy ja gram w sumie dobrze. Już mi się po prostu odechciało trochę tutaj tego grania. Jest złość sportowa we mnie duża, bo przegrałem dwie partie z takimi słabszymi zawodnikami. To tak po prostu jakbym, nie wiem, jednym okiem tylko patrzył na to wszystko. Hetman chce mi wjechać. Jak tu, to tu. Słusznie. Może tak? Mogła zbić tutaj, słuchajcie. Ojejku, tu podstawiłem. Dobra, damy przyjemność pani, żeby dała mata. Ale mnie dzisiaj kobiety leją. Ale mnie dzisiaj kobiety leją. 19 ruchów, dostałem mata. Która to była partia? 7. A ja mam tylko 2 punkty. Masakra. No, po prostu nie widziałem, to wystarczy zagrać sobie królem na G1. Jeszcze w tej sytuacji po prostu mogłaby tutaj zawodniczka zbić. A nie, nie mogłaby zbić, bo przecież skoczek leci. Co ja w ogóle gadam? Słaba forma dzisiaj strasznie. No tu wystarczyło zagrać. Nie ma szacha. Wisi tutaj. Znaczy nie wisi, bo tutaj trzeba jeszcze zagrać gońcem. No ale bym grał, no...
Znaczy nie, spoko, słuchajcie, ja tylko tak mówię, że po prostu dzisiaj mam, no szczęście do pani, no w Title Tuesday szczególnie, no w dużym procencie gram z paniami i przypuszczam, że to jeszcze nie jest ostatnia dzisiaj przeciwniczka, a już były 3 na 7 partii, więc praktycznie połowa. Londona? Po moim trupie, nie gram Londona. Kompletnie nieambitny debiut. Dla osób początkujących London System uważam, że nie jest dobry. Jasne, wy sobie tam zagracie Londona i sobie ustawicie pozycję, gdzie nie przegrywacie od razu, jeżeli jesteś osobą początkującą oczywiście. Ale jeśli chcesz się rozwijać w szachach ambitnie, no to nie możesz grać Londona, bo to jest tak jak obrona francuska. No, kiepski debiut. Taki betoniarski bym powiedział, jeśli wiecie, co mam na myśli. Król Paweł 5,5 na 7, proszę bardzo. Czyli gdzieś tam ktoś z nas gra dobrze. No, 5,5 na 7. No nieźle. Kibicujemy. Dwa na 7. Nikt tego oglądać nie będzie chciał przecież. Fajnie się ogląda, jak ktoś zrobi wyniki, jakieś rekordziki, coś tam, nie? Ale jak już nie idzie, to wszyscy uciekają. No dobra, nie wszyscy, przepraszam, bo nie chcę obrażać tych, którzy tutaj są wierni, powiedzmy. Ale tak zwykle bywa. A w sumie nie wiem, czemu to mówię. Nie mam pojęcia. A najlepiej, jakbym jeszcze dostał Rosjanina, to miałbym 2 na 8. Nie, wieczorem już nie gram. Widzisz, co się dzisiaj dzieje. Nie gram, nie gram. Trochę jestem dość przeziębiony. Gardło mnie jeszcze boli. Więc nie w pełni sił, ale już drugi turniej. Dzisiaj to by było za dużo. No właśnie, jakbym jeszcze Rosjankę dostał, to by było. Zgadza się, zgadza się. No cóż, bywa i tak. Teraz staram się sobie przypomnieć, który Title Tuesday miałem najsłabszy, z jakim wynikiem. Na 2 punkty to zdecydowanie byłby najsłabszy wynik, no ale jeszcze są 4 rundy. 4, 8, 9, 10, tak, 4 rundy jeszcze zostały. Ile ja miałem najmniej punktów? 3,5? Nie jestem w stanie tego stwierdzić teraz, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Nie, będę grał swoje, nie będę wymyślał tutaj innych rzeczy. Będzie jeszcze gorzej. No dzisiaj rekord odwrotny, zgadza się, może tak być. Oby nie. Oby nie. Grunt to się nie załamywać, nie? Trzymać twardo psychikę. To jest właśnie ważne w szachach, żeby być mocnym psychicznie. Po porażkach jest bardzo trudno się odbić. Jest bardzo trudno się odbić. Nieliczni to potrafią i nieliczni są naprawdę kozakami w tej kwestii i ja w ogóle podziwiam takich ludzi. To jest bardzo, bardzo, no taka powiedzmy niezła praca wykonana z takich silnych psychicznie zawodników. W sporcie to jest Radek Wojtaszek na przykład. Janek chyba też jest mocny. Tak mi się wydaje. Ale Radek jest na pewno silny psychicznie zawodnikiem. Ale to jest bardzo trudne. Jak ci nie idzie, to bardzo ciężko wrócić na dobre tory. Chociaż kiedyś pamiętam taką sytuację. Grałem kiedyś w lidze seniorów. Oj, dawno, dawno temu. To było 11 lat temu chyba. I miałem wynik, tu was nie skłamię, 0 z 3. Tak, 0 z 3. I potem się coś odblokowało i wygrałem 5 partii z rzędu. Miałem 5 z 8, w ostatniej partii zremisowałem, miałem 5,5 z 9, więc tak dosyć przyzwoicie w sumie wyszło na koniec. Ale przy pierwszych 3 porażkach, no to uważam, że całkiem, no nie wiem, nie chcę się tu gloryfikować, tylko podaję po prostu przykład z życia mojego, więc sobie tak przypomniałem taką sytuację, że 0 z 3, a potem zaczęło się tam wygrywanie. I to nie z jakimiś słabymi zawodnikami, grałem na trzeciej szachownicy w drugiej lidze, więc tam całkiem nieźli przeciwnicy byli po 2200, po 2300.
Mariuszu, nie wiem, co tu można pisać. Piszcie, co chcecie. Najwyżej wy dostaniecie jakiegoś tutaj bana. Aha, nie ma, to wam powiem, że nie ma akurat teraz mojego admina, więc bana nie dostaniecie. Ale, no, wiadomo, zachowujemy kulturę osobistą i rozmawiajmy o szachach. Tylko i wyłącznie. Wszystkim wyjdzie na zdrowie. No, póki co najlepszy Polak, król Paweł, 5,5 na 7. Grałem na czwartą kategorię i po dwóch rundach miałeś pół punktu. I powiem uczciwie, że do trzeciej partii podchodziłem z totalną rezygnacją. No, tak to, no tak to. A to i tak wcześniej jeszcze po dwóch rundach. Pierwsza czy dwie rundy w turnieju jeszcze nie muszą niczego przekreślać. No dobra, mamy mistrza międzynarodowego. Tu nie ma dzisiaj łatwych przeciwników. Lecimy. Okej. Napatrzycie się na królewsko-indyjską dzisiaj, co? Niech będzie tak. Co po wybiciu? Wybiciu nam skoczek C5. Strasznie mnie ciekawi, jakby to było, jakbym nie streamował i grał sobie ten turniej, jakby poszło. W sumie taki ruch jest w ogóle... Co ja gram? Hetman E7 trzeba grać. No bo tutaj wybije i mam pionka mniej. Chociaż może skoczek B4. A, to są blice, to wszystko jest możliwe. Niech on się zastanawia i niech myśli. Przepchał jednak. Weźmy to. Okej. Okej. No jak nic nie mówi, to i idzie. No ale jakaś tam atrakcja dla widzów pewnie jest mniejsza, jak za wiele nie mówi. No idę tam F5 teraz, no próbuję coś tutaj szarpnąć, wieżę za chwilę przestawię. Ewentualnie zagram tutaj skoczkiem. Średnio mi się pozycja podoba. No właśnie z tego też powodu, bo tu mi wjeżdża. A tak jeszcze spróbuję. Chodzi o to, że tutaj mam opcję wybicia. O, cześć, pokochaj szachy, witam cię. Wolno gra gościu, no da się to zauważyć. Robię co mogę, zobaczymy jak to wyjdzie. Liczę na to, że nie dostrzega, że mogę zbić mu skoczka. Czyli został zaskoczony ruchem skoczek F4. No kurczę, tak naprawdę to mi się zaczyna podobać już teraz pozycja. Co on musi tym skoczkiem wrócić? No H4 zagra? Ja bym zagrał H4 raczej, żeby potem G3 i tutaj wlecieć skoczkiem. Ale może ja wtedy mam czas na H6 po prostu. No tak, no mam czas na H6. Ale myśli, faktycznie miałeś rację. Zobacz, już minuta od tego momentu, jak napisałeś myśli. Ale chłop myśli długo. Wziął. To teraz tutaj wisi. Dobra. Bierę. Nie zauważył. Nie, jeszcze hetman B3 ma. Uwaga. Jest jeszcze hetman B3, bo potem grozi szach. A nawet zagrał od razu. Ale zaraz. A tutaj?
Będę bronił gońca. Oczywiście wieża C1, no jeszcze mam wieża C8. Tutaj będą musiał się wracać mocno, ale... No tak. Możliwe, że tutaj nie utrzymam tego gońca. Ale ja wcale go nie muszę utrzymać. Tak, zagrajmy. Stupaków trochę więcej pozbijałem. A tutaj po prostu zagram. Dobra, tu się trzyma, tu się trzyma. Ok, no to oddam pionka, skoczek C5 będzie stał bardzo dobrze. No pion więcej. Tylko żeby tutaj czegoś nie podstawić. Jeszcze tutaj wieża E7. O, a jak wymienię wieżę, to w ogóle będzie bajka. No dobra. Coś tam jest odbite, no jest ok. Jest ok. Sprawdźmy szybko, póki jeszcze gra, o ile gra, nasz polski zawodnik Król Paweł. Zobaczmy na Pawła, co tutaj się dzieje. Paweł ma jakość więcej, nie, jakość mniej, ok. Z czasem podobnie. Pionek więcej, dwa pionki więcej za tę jakość. No to nie jest tak źle. No zobaczymy, słuchajcie, co tu się wydarzy w tej partii. Kibicujemy Pawłowi oczywiście. Chyba gonię CF8. Paweł jest mocny w te szachy. On w ogóle, to jest taki zawodnik, słuchajcie, który, no nie chcę mówić, że nie zna debiutów, ale coś tam zna, tak? Ale nie na, on się sam przyznaje zresztą, że nie zna debiutów, a jego siła gry w zrozumieniu jest tak duża, uważam, że jest naprawdę wysoka. Bardzo wysoka nawet, więc wystarczyłoby Pawle trochę debiutów poćwiczyć i w ogóle byłby takim silnym, na pewno mistrzem międzynarodowym, jak nie wyżej. To jest coś fantastycznego, że on nie zna debiutów, a gra tak dobrze. Po prostu widzi na tej szachownicy, dobrze tutaj kojarzy. Ale to też trzeba mieć dzień, prawda? Ale generalnie jest Paweł dobrym zawodnikiem. Jak na mistrza krajowego, tutaj F6. Aha, i co? Tutaj trzeba... A, spryciula. Jeszcze sobie fajnie po wymianie będzie miał gońca na E4, żeby zahaczyć pionka C2. Oj, nie chciałbym być tutaj białymi. Oj, nie chciałbym być białymi. Co, tutaj? Tutaj? Goniec E4? B4 jeszcze przygwoził. Wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsze posunięcie. Musi uważać na poświęcenie, ale nie, no co tu uważać? Siatki matowe. Nie, czarne wygrają. Zobaczcie, Paweł wygra tę partię. Paweł wygra tę partię, uważam. Chociaż nie, bo ja tu widziałem plan A5, A4. Oj, bić. Oj, tu jeszcze. Ale się dzieje. Pionki będą szły. Co to ma być? Nie, to wygrana jest. Hello. 0-1, panie profesorze. Nie, no, szacun królu Pawle. Paweł Kowalczyk. No tam nic nie ma, król się chowa. No tutaj będzie matowanko. No i mat. Nie no, słuchajcie, mamy tutaj naszego polskiego zawodnika, który idzie jak burza. 6,5 na 8. To znaczy, że jeszcze 3 partie zagra. Znaczy, no każdy z nas zagra 3 partie, ale kosi tych gemów. Fiu, fiu. No nieźle, nieźle. Nie przeszkadzajmy mu tam na streamie, niech chłopak walczy, cieszy się, dobra, widzę, że się cieszy. Fajnie, fajnie. Niech tam kosi tych zawodników. Oby tylko nie myślał, że zaraz tam wejdzie w top 3, bo to też może być złudne. No ale dobrze, dobrze. Niech powalczy. Tu wskakuje bardzo wysoko. Zobaczcie, ile trzeba partii wygrać, żeby... W ogóle ma tyle samo punktów co Hikaru. Mój aktualny rekord to 7 punktów. W końcu wypadałoby trochę podbić. Wiesz co? I możliwe, że tak jest. Okej, okay. Po 8 rundach jest zaraz taka mała, krótka przerwa.
No nieźle, nieźle. Już dawno nie widzieliśmy Polaka chyba po 8 rundach tak wysoko. Co? Szparu tam jeszcze szalał kiedyś. Miał chyba 7 na 8 w ogóle kiedyś, no ale 6,5 na 8. I dzisiaj jest mało ludzi, zobaczcie, bo też godzina zmieniona, bo pewnie dużo osób nie wiedziało o zmianie godziny. I dlatego też przy takiej mniejszej ilości zawodników może jest większa szansa. Paweł już na 5 miejsce wskoczył. To się za chwilę jeszcze wyklaruje, ale to już chyba jest na razie 5. No ale to jeszcze 3 rundy, to jest dużo. Czy ja teraz cisnę? No, ja mam 3 punkty, no spróbujemy zrobić to, co najlepiej potrafię, czyli wyjść z wora. Nie, no zobaczymy oczywiście. No, trzeba grać do końca, no mam nadzieję, że tutaj się uda jeszcze urwać trochę tych punktów. Ale początek to w ogóle tragedia, trzeba przyznać. Taktyka, to jest taktyka, trzeba ćwiczyć taktykę. Ja nie ćwiczę taktyki, więc nie widzę taktyki, jestem słaby taktycznie. Staram się być dobry taktycznie, ale nie jestem dobry taktycznie i w ogóle taktyka, taktyka, taktyka. Szachy to jest taktyka, no trzeba ćwiczyć taktykę, robić zadania namiętnie dużo. I już. To się nagadałem. Lecimy zaraz z kolejną partią. Następna runda wkrótce, tu już się pokończyły partie, ok. Dobra. Dziś tak wcześnie, bo tak zrobili. Nie, to nie jest zmiana na stałe raczej. Słyszałem głosy, że to są tylko 2 tygodnie o takiej godzinie. Raczej o 17 będą. Zmiana czasu w Stanach, coś tam, takie rzeczy. No będziemy kibicować Pawłowi. Będziemy mocno kibicować Pawłowi. Ja mam mało, ja mam 3 punkty tylko. A Title Tuesday drugi, chyba o 22, tak, chyba o 22, z tego co pamiętam z maila. Od Czeskomu. Jest duża szansa, że Paweł zagra z Hikaru, ale raczej tutaj będzie jeszcze dobierany wyżej. Chociaż nie wiem, jak to się układa, bo to zależy, kto jeszcze z kim nie grał, kto z kim grał. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, wczoraj 14 marca, w tym momencie jak teraz jesteśmy, no to wrzuciłem taki film na YouTube 5. arcymistrza Polski, Adam Kuligowski. Mało kto chyba go kojarzy, sam go mało kojarzyłem, ale partia fantastyczna, zobaczcie sobie, jak kiedyś fajnie grali w szachy, po prostu bez użycia silników. No zwariowane rzeczy się tam działy i możecie sobie popatrzeć. W ogóle dla mnie poniekąd smutne jest to, że
wiecie, wrzucasz sobie tam jakiś, tak trochę dygresji, jakiś tam film, powiedzmy. Sam czasem tak oczywiście robiłem, robię, czasem tak robię, że na przykład wow, mat w jednym ruchu coś tam, no i ludzie klikają, nie? A jak masz tutaj, powiedzmy, jakąś taką merytoryczny tytuł, fajny zawodnik, polski arcymistrz, świetna partia, to ludzie jakoś tak nie chcą oglądać takich rzeczy, nie? To jest takie smutne trochę, kurczę, ale to ze wszystkim chyba. Zawsze jak coś takiego jest, no, powiedzmy, fascynującego na czasie i tak dalej. No to jest takie, no to mówię, to tylko dla koneserów, szachistów, powiedzmy, takich z pasją, nie? Bo naprawdę partia świetna. No ale YouTube się rządzi takimi prawami, że jednak miniatureczka, musi być jeszcze fajny tytuł, jeszcze przede wszystkim content, okej. Ale tak to działa, ale no nieistotne. W każdym razie serię zrobię taką fajną, uważam, że fajną, z polskimi arcymistrzami. Jest ich ponad 50, więc jak dobrze kojarzę, 50 ponad, to każdy z nich dostanie jedną partię tutaj w odcinku. Wybiorę jakąś fajną partię i wrzucę, żeby każdy Polak wiedział, przynajmniej miał możliwość zobaczyć, ilu mamy arcymistrzów i jakie fajne partie rozgrywają. No, kelnerze, coś w tym może być, oczywiście, tak. No, ale to już dobra. Do tego nie wracamy, jedziemy, mamy partię. Międzynarodowy. Cześć, Pulch. No, witam cię serdecznie. Dobra, jedziemy. Kolejny CM. Co z czasem? Jest okej. Tak, dzisiaj od 16 się zaczęło. Powiedzmy, że tu 4 do F5 dostanę. Właśnie. Po prostu tak. I co, F4 chyba będziemy chcieli grać. Dobra, F3, no, F3. Tutaj gońca wrzucę G4. Jakieś takie zapychańce małe powstaną. Ewentualnie. Pychańce to nie są do końca takie kurcze po mojej myśli, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jeszcze tak spróbujemy przerzucić skoczka. Ale czasem może to jest dobra taktyka na blica, żeby troszeczkę zapchać. Paweł gra z Seraną, no to jest silny przeciwnik. Faktycznie. No tak, tutaj już bym grał taki ruch. Może jeszcze nie teraz, ale bym już powoli się szykował takiego posunięcia. Czarne mają tutaj taką wzorową pozycję. Ja zacząłem kombinować. Może jeszcze po prostu. O, teraz bicie. Teraz bicie będzie ok. Zbimy. Bo trzymam punkt D3. A może wbrew sobie trochę gram. Pionek. Ok, to teraz tak. Nie, teraz nie mogę tu. Uciekam. Uciekam. Spróbujemy coś wymienić. Okej, okay, no to co tam będziemy męczyć? Jak zbije, to spoko. I co tutaj, 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 tutaj. Dobra, zbił. I co tak? No może tak tu. Tu wejdzie, no niech wchodzi. A4 zaraz. Okej.
Dobry to był ruch. Oj, dobry to był ruch. Oj, zaczyna mi się to bardzo nie podobać. Muszę tak grać i tutaj w ogóle się bronić jakoś tak w ten sposób. No będziemy się bronić. Tutaj jeszcze jest ruch. Tu w ogóle bym grał już. A nie, nie można, bo biję po prostu. Jak zbiję tutaj, odbijam hetmanem. Można, można, nie można. Nie wiem, może. Dobrze. A4 niech będzie. Okej. Tak, niech będzie. Cyk. Czy jakieś tutaj wchodzą taktyczne rzeczy, bo nie widzę. Taką taktykę sobie wymyślił. Przeciwnik. A może tak? Chwila, dlaczego nie mogę zbić? Aha, bo zbiję goniec. Dobra, Boże, jestem ślepy. Ślepy, 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 ślepy. To lecimy tak. Okej, tutaj próbujemy. Jeszcze się broni jakoś, co? Już myślałem, że dostaje mata. Nie są to partie w dobrym wykonaniu przeze mnie. To trzeba przyznać. No dobra, nie mam wyjścia. Ale boli. Dobra, chwileczkę, chwileczkę. Jak to teraz go tutaj poszukiwać na pieniądze? Myśl Krzysztof, myśl Krzysztof. No tak, muszę aktywność szukać, no muszę szukać aktywności. Tutaj idę. Dobra, szach. Biorę pionkę, bo nie widzę nic sensowniejszego. Dobra, dajmy szacha. No mało czasu, co? Będę bronił. Ojejku, ale jestem po prostu zdolny. Kurczę, balans. Bez komentarza. Dzisiaj mam totalny pogrom. Sami CM-owie dzisiaj mnie rozwalają. Kurczę, no. Słabo pograłem też debiut, tu się przyznaję bez bicia. No i tu podstawka, nie? No, po prostu dzisiaj taktycznie jestem taka noga, że głowa mała. F3, no trudno. Dobra, przegrana, co tam? Idźmy zobaczyć, co robi Paweł. Czy Paweł jeszcze gra? Ktoś mi powie. Szparu jest wysoko. Czy ja widzę tutaj króla Pawła? Powiedzcie mi, co zrobił. Przegrał, okej, okay, dobra, to patrzymy tutaj na szpara.
Szparu też przegrał. Oj, dzisiaj jest sporo porażek. Się musi denerwować chłopak. On jest przeambitny. Kim jest ta polska arcymistrzyni? O! To jest nasza polska nowa arcymistrzyni, słuchajcie. I trzeba je śledzić. Trzeba ją śledzić. Aleksandra Malczewskaja. Dodamy do znajomego. No nie, no trzeba tu ją ugościć ładnie chyba, nie? Fajnie, fajnie. To silna zawodniczka. No i spoko. Okej. Oj, człowiek jeszcze musi się dużo nauczyć, co? Jeszcze dużo trzeba się w życiu nauczyć. Ten poziom szachowy na bardzo wysokim poziomie to jest, słuchajcie, to, nie? Dobra, podsumowując, mamy jeszcze dwie rundy do końca, ja mam 3 punkty, czyli totalnie beznadziejnie. Bardzo źle, ale to tak jest, jak się nie widzi taktyki. No to jeszcze, no dobra, no 2 razy jak się wygra, to jeszcze nie będzie źle. Dobra, trzeba zrobić szybkie zwycięstwo. Dobra, gramy E4, tak jak mi ktoś tutaj zasugerował. Może jakiś gambit królewski, coś tam, żeby się podziało. O, super. C5, którego nie umiem grać. Ale zagrajmy. Nie umiem grać oczywiście tego białymi. No i co? Wracam skoczkiem. Tak chyba też można. Okej. Może pułapkę zostawimy. O ile to można nazwać pułapką. Czyli bicie tutaj. Dobra, nie wiem, gram tak. Nie wiem, jak się gra w te szachy. Tutaj trzeba było Krzysztof zagrać. Roszada. Ale ja gram tragicznie, może skoczek D4 wchodzi. Tragicznie, tragicznie to wygląda. Ale może dlatego tutaj teraz się uda coś tutaj uzyskać, ale nie, to nie można tak przeciwnika tutaj wodzić za nos. Nie, 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 nie. Bo to jeszcze będzie źle. Będzie źle. Tu? To ciekawe. Same zdwojone pionki będą. Dobra, da się żyć w takiej pozycji. Nie jest tak źle. A, sprytnie, sprytnie. Dobra, tak. Skoczek wejdzie tutaj. Hetmanem będę musiał wracać. Jeszcze przeciwnik w tym pomaga. Chcę wziąć pionka. C3 chce wziąć pionka. C3 się zawsze przyda, to wieża ogranicza przede wszystkim. Dobra, pełna zgoda. Uciekam hetmanem. Będę jakieś takie próbować robić ruchy praktyczne. Zdwoić wieże, jakieś takie dziwactwa w sumie, bo co ja tutaj lepszego mogę zagrać tak naprawdę? F5 dostanę? Może. Zagrajmy już tak. Tu jeszcze grozi ruch. Tak przy okazji, ale czy ja chcę tam bić? Nie bardzo, bo tam jakiś D5, wieża wejdzie. W ogóle D5 już teraz. Teraz jest już D5. O rety. Już D5 jest. Jejku, nie zagrała. Nie zagrał tu przeciwnik. Cudownie. Dobra, wieża D5. Sam nie pozwolę na ten ruch. Dopiero ty dojrzałem. Ja gram słabo, ale przeciwnik tutaj też gra słabo. Może się uda coś tutaj oszukać. Dobra, tu. Ha.
Co dalej? Tak. Niech będzie tak. Tu, tu, tu. A4. Wolniaczek. No do góry, co tam się będę pieścił? Oczywiście wieża C2 widzę. Ucieknę tutaj, zbiję zawsze. Jak mi zbije tutaj. Król G2 się zawsze przyda. Tutaj zawsze tego pionka będę napadać. Bicie, bicie, jakiś szach. To jeszcze przeciwniczka. Czemu mówię przeciwniczka? Przeciwnik pomógł trochę. Wymienię hetmana i będzie dobrze, nie? Pion więcej. No dobra. Czy to jest wygrana? To jest podstawowe pytanie. Nie sądzę, ale będę sprawdzał. To do przodu. No dobra, w sumie nie wiem, co tutaj grać. No to wygrywam. Po prostu daję jakiegoś to szach. A nie, nie wygrywam. Ale chwila, 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 chwila. Coś za coś. Jeszcze tego wezmę. Myli się przeciwnik. Dobra, mamy to. Mamy to i szybko zerknijmy, czy jeszcze grają Polacy, bo nadal król Paweł ma dużo punktów. Ktoś wie? No nie, no nie umiem przeciwko niej grać, tak wyszło. Serio. Mogłem to udowodnić potem w analizie, ale już za bardzo zmęczony jestem analizami. Zobaczmy tutaj na naszą przeciwnikę, na naszą nową reprezentantkę kraju, która jest kolorem czarnym. No ciśnie, tutaj jakieś takie techniczne sprawy się pojawiają. Na pewno niełatwa sytuacja. Żeby wygrać, niełatwa sytuacja. Ale próbować oczywiście tutaj trzeba czarnymi, bez dwóch zdań. Paweł wygrał, wow, 7,5 i jeszcze jedna runda. No, super, super. Trzymam mocno kciuki. Jak wygrywać taką pozycję, słuchajcie? Nie mam zielonego pojęcia. A sprawdźmy w ogóle, co silnik mówi. Pewnie mówi wygrana. No tak, minus jeden niecałe, to tak koło remisu chyba. Ale ciężko wygrać na czas, jak ktoś jest szybki i ta sekunda się dodaje. To nie tak łatwo. O, i to jest remis chyba. To jest remis? Z wielką przyjemnością popatrzę, jak tutaj czarne będą próbowały wygrywać, bo to nie jest łatwe. Carlsen to by tutaj, wiecie, cisnął, nie? No ale może nasza świeżo upieczona reprezentantka kraju też sobie poradzi. No tak, aktywność króla. Jakoś geometrycznie trzeba się ustawić. Hetmana na E3 może. To jeszcze sporo ruchów można po prostu porobić. Ok.
centralizacja, to jest dobry ruch. Tam nigdzie nie będzie szacha nigdy. Tędy teraz chyba trzeba iść. Wyczuwam niepewność ze strony czarnych, no ale to już sekundy grają. Oj. No i tutaj już ciężko. No ładnie. A taki jest blitz. To bardziej czarne wygrywają w takiego blitza niż remisują. Okej, czyżby ostatnia runda przed nami za chwilę. Gdzie jest Paweł? Słuchajcie, Paweł jest na 9 miejscu. Jakby wygrał, to byłby wysoko. Może być najlepszym streamerem. O, grunt, że dzisiaj z Rosjanami nie grałem. Przynajmniej wszystkie partie wleciały. Okej, no to zobaczymy. D4, proszę bardzo. Odpędzimy tutaj. Może zwyczajnie E6, tak po prostu, po ludzku. Taki trochę gambit hetmański. Taki Londyn trochę tu powstał. W sumie nie wiem, co ja gram. Jakieś głupoty, kompletnie nie moje historie. Kompletnie nie moje historie. Oj, nie lubię takich pozycji grać czarnymi. To jest takie... Kurczę, blade, ciężkie. Coś tam wybije. No dobra, spróbuję trochę powymieniać. Chcę gońcem zagrać na A6 i mi się to uda. A to jest ważna wymiana dla mnie. Okej. Jakieś poświęcenia. No dobra, ale jeszcze poświęcenia nie ma żadnego. Co, na końcóweczkę. I tu będziemy męczyć wieżą. Nie wiem, czy w ogóle to ma sens, ale... Teraz pytanie zasadnicze. Czy tutaj jakoś próbować się przestawiać, czy jakieś F5 zastosować? Dobra, F5. Może nie najlepszy wybór, ale co to? Zbił jednak. Wieżą. Aj. Skoczek E5 ma świetną placówkę. A moja wieża tam nie działa jak należy. Oj, wieża F7. No dobra, najwyżej zbije. Jak bierze F7, to bije tą wieżę. A jak nie bierze F7, to nie zbije tej wieży, proste. Nie wiem, nic tu za bardzo nie widzę. To jest mój problem, że ja tu za mało widzę. Wieża nie jest niestety aktywna. Jest źle. Tutaj dopychać pionka. Może jeszcze zdążę. To jest słabo. Dzisiaj w ogóle gram słabo. Tak jeszcze mogę. O, skoczek E4 grozi. I... A tu? Hello? Czy ja tutaj biorę jakoś? Czy mi coś grozi taktycznego? Bo nie dostrzegam.
Nie wiem, gram tu, bo nie widzę. Najwyżej przegram, ale nie, nic chyba nie ma. Już tu biorę wieżę. O, Paweł gra z tą arcymistrzynią, znaczy z tą Chinką. Okej, okay, żeby tam pocisnął, bo ma duże szanse. No. Okej. Okay. Aj, tutaj jest ruch. Ale przegrywam. Ja cię gwiżdżę. To tej taktyki. Czułem, że coś tu jest. No już Słuchajcie, jest przegrana, no. Tu zagram i jest po prostu szach. Tu zagram, to mi bije. No to zagram, bo da szacha i się muszę poddać. Słabe Title Tuesday dzisiaj niestety. No wybaczcie, że tak wyszło. Dzisiaj słabiutko. Niestety nie było co oglądać.